Ten odcinek zaczynamy pozytywnym akcentem, bo od odebrania skończonej ewolucji Malena i trzeba przyznać, że karta Holendra wygląda świetnie. Ma on fantastyczne statystyki, gwiazdki 5/5, no i bardzo przyjemne playstyle z Trivelom na czele. Ale to jest nic przy głównej bohaterce tego odcinka, jaką jest Team of the Year Hansen, czyli najprawdopodobniej najlepsza karta Toty Kobiety w AFC 24, a co za tym idzie w całej historii. Spójrzmy na statystyki norweszki, które prezentują się genialnie. 96 tempa, 93 strzału, 95 podań i 97 driblingu, no to jest jakaś totalna abstrakcja. Do tego dochodzą jeszcze świetne playstyle z moją ulubioną Trivelką na czele, no i póki co ta karta wygląda, jakby nie miała żadnych wad, ale to, czy faktycznie tak jest, ocenimy dopiero po zagraniu całego Food Champions z tą zawodniczką. A z jaką kartą Toty lub ikoną Toty do 8 milionów monet mam zagrać kolejną ligę weekendową? Daj, drogi widzu, znać w komentarzu, no i zostaw łapkę w górę pod tym filmem, jeżeli chcesz więcej takich testów potężnych kart, no i oczywiście subskrybuj kanał, bo nie jesteśmy nawet w połowie eventu Toty, a już dzieją się naprawdę ciekawe rzeczy, więc myślę, że warto. Chciałbyś pograć najlepszymi kartami w grze, ale nie masz końców, żeby je kupić? Supercoinsy.pl to rozwiązanie twoich problemów. Znajdziesz tam atrakcyjne ceny, ekspresową dostawę, liczne promocje i ponad 99% gwarancji bezpieczeństwa. Coinsy dostępne są na każdą platformę. Z okazji eventu Toty podczas zakupu monet możecie zgarnąć dodatkowe nagrody oraz wziąć udział w różnych konkursach o karty specjalne i coinsy. Ponadto z kodem Toty otrzymacie 10% zniżki na swoje zamówienie. Polecam! Dodatkowo na moim Instagramie trwa konkurs o ponad 1 000 000 monet. Koniecznie wpadaj i weź udział. Powodzenia! I tak się będzie prezentowała ekipa na zmagania w obecnej lidze weekendowej na czele z Tom Hansen. Zobaczymy oczywiście również oprócz Norweszki, jak będzie sprawował się ten Malen już w pełni wyewoluowany. Do tej pory grał mi się im dobrze, nawet w tych jego gorszych wersjach. No i dokupiliśmy sobie na tą ligę weekendową Jaja Ture, Triple Threat Hero. Kiedyś już nim grałem i był niesamowity. Zobaczymy, czy dalej daje radę. No i przede wszystkim, czy Graham Hansen da radę sprostać naszym oczekiwaniom, bo nie ukrywajmy, są one ogromne, więc przekonajmy się. Hansen. Fajny gol. No, pewniacek tak zwany. A Billy Hansen i dobijamy. Dobijamy rywala, 3-0 GG. Hansen karny. No i brameczka. Hansen, tak jest. To jest game changer. Hansen. O, czekaj, Hansen. Strzelamy gola. Tak jest, 2-0. Hansen z kolejnym golem, oczywiście. Dembele, Hansen na pustaka. O, Hansen z kolejnym golem. Tak, tak, tak. Ale ona jest mocna, boże widzowie, kocham ją. Hansen! Tak jest, game changer absolutny. Jeszcze Kajawerc i Hansen, dobijamy rywala. Kurde, ona to wsadziła w ogóle. Hansen fałszyk. Uuuu, to jest właśnie ona. Hansen tu się bawi, pa. Hansen? Pięknie, ta karta jest chora, naprawdę. O Jezus Maria, ależ błąd Boruca i gol! Hansen! Oj, 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 oj. Ta karta powinna być zabroniona. Ależ skidram, pa to, chłopie. Co robi Hansen? Widziałeś to? To jest właśnie ona. Jesteśmy po 11 meczach rozegranych w Food Champions z panią Hansen i ona w tych 11 spotkaniach zdobyła 25 bramek i zaliczyła 7 asyst. No póki co mogę z pewnością powiedzieć, że to jest najlepsza karta, jaką grałem w EAFC 24. Nie będę się nawet za długo rozgadywał o każdej z jej poszczególnych statystyk. Norweszka jest po prostu świetną sprinterką i chyba nie muszę nikomu tłumaczyć, że 96 pace'a w zupełności wystarczy. Strzały ma świetne, co sami zresztą widzieliście, a playstyle Trivela sprawia, że są one jeszcze potężniejsze, kiedy uderzymy zewniakiem. Podania jak to podania, nie ma się do czego przyczepić. Ta statystyka wygląda po prostu dobrze i na karcie, i na boisku. Natomiast jeżeli chodzi o dribbling, to nie lękajcie się równowagi ocenianej na 81, bo nie ma czego. Ja grając z Norweszką czułem niesamowitą lekkość i przyjemność, kiedy miała ona piłkę przy nodze. To, co wyprawia ta kobieta na boisku, jest niesamowite i to, co się dzieje z jej ceną na rynku w tym momencie, też jest niesamowite, bo ona kosztuje 7 milionów monet, a ja kupiłem ją za niemalże równe 6, także jest zarobek. 3 hours later. Słuchajcie widzowie, głupio wyszło, no zagrałem sobie jeden mecz, jeden jedyny mecz na offstreamie i go przegrałem. I teraz mamy bilans 10-2 i z tego będzie ciężko zrobić 18-2, ale tutaj w tym Food Champions się bawimy, my testujemy. My się napawamy naszą piękną, wspaniałą Norweszką w składzie. Teraz kończmy tą ligę weekendową, a potem otwieramy nagrody i robimy pika, nowego pika z ikoną Gromu Zimową lub Base 88+. Także vamos! A nie, 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 czekaj, 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 czekaj. Na ostatnie mecze za Havertza wchodzi sobie
Roberto Carlos, bo nie wiem czemu, ale w tym Food Champion strasznie mnie Niemiec irytuje. Wygrajmy teraz ten mecz, no bo strasznie jestem zły o to, że przegrałem przed chwilą, przed streamem to spotkanie. Malen po krótkim i to jest bramka, tak jest. Butragueño na 2-0, pewny strzał Hiszpana. Jedziemy dalej, kolejny skład i to jest Toty De Bruyne, no kurde. Cała jedenastka taka średnia, a tu nagle Kevin, Team of the Year. No, no, no. Abili, szybkie 1-0, ale zapakowało okienko, co? I Hansen na pustaka, 2-0, GG, ty jak szybko. Hulit, wypożyczony Pele, Eusebio, Mbappe, Potm. Z nimi teraz w meczu o 13 wina przyjdzie nam się zmierzyć. Nice pass do Butry. Piękny gol, piękna bramka, absolutnie zasłużona. Hansen, ale ojechała Blom. Graham Hansen, ale za bardzo ją wyrzuciłem. O nie, karny. Ja tyle karnych powoduję w tym Food Champions, to jest masakra, nie? Ej, poplątałem się, halo! I gol, niestety, nie mogłem się przełączyć w obronie na tego, na kogo chciałem. Znaczy, no nie umiałem po prostu, nie potrafiłem tego zrobić. Nie ma spalonego i to jest GG. Niestety, ja nie wiem jak ja ten mecz przegrałem. Ten gość do 30 minuty nie grał nic. Zrobimy takie zmianki i wygrywamy to jeszcze. Kurde, za dużo. Kolejny piękny gol strzelony w tym meczu. Malen, 3-3. Obiecałem i tak zrobiłem. Jest, uff. Come on. Ja turę. Schmeichel, brawo. Hansen. Tak jest, jest pewnie. Proszę, nie przegrajmy tego. Ej, czemu ten Schmeichel tak późno rzucił? Ribery! Wygrywamy ten mecz! Warto było robić ten comeback! Zobaczmy, jakie tutaj mamy karty w składzie rywala. No, no, no. Normalny skład na ten etap. Ani to nie jest drużyna słaba, ani to nie jest jakaś drużyna wybitna. To nam strzela bramkę. A Billy po krótkim? Ulala, ale urwała. Hansen, klasa. Hansen po krótkim, tak jest, wiedziałem, że przesunie. Hansen teraz. Jak to nie jest gol? Co jest grane? Dembele, ładnie się teraz zakręciliśmy. Malen, dobra, szczęśliwie ta piłka pod nogami Holendra ląduje i chyba tego już nie wypuścimy. Malen. Zabawił się jeszcze Holender na koniec. Dobra, 4-1. GG i mamy bilans 14-2. Gramy o 15 zwycięstwo. Skład rywala wygląda na, no niestety, bardzo mocny. No i jest, jest bardzo mocny. I to tak wygląda na taką jedenastkę typowego spocuszka. Jak coś, to moja na głównym koncie jest podobna też, nie? Zola. No gol, gol, zasłużony dla rywala mimo wszystko. Bo jakby ten mecz jest mega nudny, obydwoje nic nie gramy. Ale jak już ktoś ma jakieś okazje, to raczej on, więc... Szkoda. No to pozostało nam granie do 16 winów w tym tygodniu w takim razie, czyli właśnie standard na tym koncie. I Pamalena. Oj, poprzeczka, jeszcze dobitka Dembele. Aj, szkoda, że ten strzał Holendrem nie wpadł, to by było ładne. Malen, klasa. Malen sam, z fałsza. No i to jest bramka, 2-0. Bez spalonego. Okej. No i tracimy bramkę, niestety, 2-1. O, Hansen. Hansen! Jest bramka, 3-1. Dobra, nie wypuśćmy tego, nie wypuśćmy. Hansen. No i Malen sobie walnie, nie? Znowu z fałsza. A jak? Potężny Ronaldo Nazario dla ubogich z kolejnym golem. Dobra, no tutaj dość łatwa wygrana. Mecz 16 wina. Mam nadzieję, że go wygramy za pierwszym razem bez komplikacji. Widziałem tam Alessia Puteja z wypożyczoną na 10 meczy, więc tutaj jakaś paczka droga ze sklepu była otwierana zapewne. I Lorenzo, ale pas do Hansen. I Hansen z fałsza! I to jest właśnie... Graham Hansen, której potrzebowaliśmy. Patrz co ona robi, patrz co ona wyprawia. Graham Hansen. Ona jedzie po swoje. Hansen, no i jest, o to chodzi. W końcu jest polot, w końcu jest kreatywność w mojej grze, a nie granie na pałę jak w kilku ostatnich meczach. Może to jest też spowodowane tym, że rywal był, który jest słabszy w tym spotkaniu. Ale liczy się to, że on wyszedł z meczu i że mamy właśnie 16 wina i idziemy otwierać nagrody. Dobra, vamos, jedziemy. Jedziemy po jakąś może hiszpańską kartę Toty. Puteja z Bon Mati, no zapraszam serdecznie. Na przykład Jude Bellingham, którego koszulkę mam teraz na sobie. No, byśmy to zakończyli jakimś niebieskim trafem. Pierwszy pik i w nim Immobile. Jedziemy dalej, pik numer 2. Pik numer 2, no i tu jest Hood. No i na razie to wygląda bardzo słabo. Kartę 8-5, to teraz jakiś walkout, co?
Jest walkout, ale też słaby, nie no, piki tragiczne, foderu nie dało. Dobra, zaczynamy sobie od paczek kampanii, jeżeli chodzi o te paczuszki za ligę weekendową. I kogo my tu mamy? Mamy Niemcy, mamy SPD, to chyba nie może być za dobrze. I to jest ten Andrisz, czy jak mu tam? No, 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 ile ty miałeś overalla? 85. No nie, to nawet też foderek zbyt dobry nie jest. Kolejna kampania, no ja nie wierzę, żeby tutaj nam coś miało dobrego wylecieć, ale może się zaskoczę, dobra, jednak nie. Gira C, bodajże overall 83 albo 4. Paczka za 50 tysięcy monet. I Hiszpania, i bramkarz, i Barcelona będzie? Będzie Barcelona, więc chociaż tyle, że jest walkout, czy podwójny? Oczywiście, że nie, więc skipnijmy to i nie traćmy czasu. Duża, rzadka paczka piłkarska. Zobaczmy, co tutaj się znajdzie. Wygląda na to, że niestety nic specjalnego. Chociaż jest polska SPO. I czy to jest Ewelina Kamczyk? Tak, jest, to jest Ewelina Kamczyk. Pozdrawiamy serdecznie Ewelinę, naszą polską piłkarkę. No to paczuszka Ultimate teraz. No niestety, nie będzie tutaj tak mocnego trafu, jak był na głównym koncie. Nie trafimy ikony Toty wartej 3 miliony monet, ale trafimy za to Edera Militao na podwójnym walkaucie. No i jest... Jest Renard, która już niedługo będzie do trafienia w wersji Toty. 2x85 plus paczuszka. Zerkamy do środka i widzimy, że no niestety nie ma nic ciekawego. To będzie pewnie teraz Laporte. Nie ma walkoutu. Dlaczego, kiedy ja akurat bardzo potrzebuję foderu na SBC opika z ikoną, to mi daje bardzo niskie overale, no. Dobra, ostatnia paczka za to pod Champions. Czy będzie tutaj jakiś ratunek? Zobaczmy. No ratunku nie będzie, będzie złota karta. Argentyna. Napastnik, to jest Lautaro Martinez na podwójnym walkoucie, czy nie? Na podwójnym, no dobra, przyjść tu, nie wiem, kopię z jakimś overallem 90 plus, proszę. Aha, Sandra Pan z 87, rzeczywiście super. No i teraz creme de la creme, czyli pik z ikoną gromu zimową lub base 88 plus. Liczymy tutaj na więcej szczęścia niż przy tych fatalnych nagrodach. No i jedziemy, oczywiście tradycyjnie robimy sobie to z odsłanianiem po statystykach. Ta ikona już się otworzyła. Na początek prawa ikona, pierwsze statystyki. Są niezłe, ale nie nastawiałbym się na nic niesamowitego. Zobaczmy kolejne. Skąd te liczby kojarzę? Ja już tego gościa kiedyś trafiłem i definitywnie chyba nie byłem zadowolony. No tak, tak, tak. To jest Steven Gerrard, ty mam rację, kiedyś go już trafiłem. No to środek, moi drodzy. Pachnie jakimś Pirlo, pachnie jakimś Szawim. Patrzymy na kolejne staty. I w sumie ciekawie się zapowiada. Jakąś Sawą by mi tu pachniało. Kolejne staty, 84 tempa. No, 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 zobaczmy. Tak, to jest Sawa, to jest win. To jest bardzo dobry traf. To po lewej stronie, pierwsze statystyki. Wyglądają nieźle, wyglądają nieźle. Widzę, to jest Rutkulit. Nie, to nie jest Rutkulit. To jest bardziej Didier Drogba. Chociaż tych podań coś ma za dużo jak na Drogbę. Może Cantona? Cantona! Będziemy mieli teraz dużą zagwozdkę, kogo tutaj zabrać. Po przeanalizowaniu dogłębnym tej sprawy stwierdzam, że jednak tutaj nie ma się nad czym zastanawiać. Myślę, że Eric Cantona nie ma podjazdu do potężnej Homare Savy. Bardzo fajna pomocniczka box to box, która wjedzie do mojego składu od buta. No i dzięki temu trafowi możemy sobie sprzedać od razu tego jajaturek. Więc od razu Iworyjczyka wysyłamy sobie na listę transferową. No i w naszej ekipie witamy potężną Japonkę, która wpasowuje się do tego składu idealnie. Z Hansen to już się pożegnałem, wolałem nie ryzykować i sprzedać ją, póki trzyma wysoką cenę. Na ten moment mamy na koncie ponad 8 milionów monet, więc dajcie znać w komentarzu, jaką kartę Toty do tej właśnie ceny mam przetestować w kolejny weekend.